Agata, nowy rok, nowe zmiany. Tak. Również w podatkach. Ministerstwo Finansów przygotowało nowe projekty i zmiany dotyczące m.in. samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Jak to wygląda z leasingiem? No tak, jeśli chodzi o leasing, to szykuje nam się prawdziwa rewolucja. Od roku 2019 obowiązywać będzie limit dotyczący finansowania zakupu samochodów osobowych poprzez leasing operacyjny i kwota ta będzie wynosiła 150 tysięcy złotych. Już mamy sygnały z branży motoryzacyjnej, od dealerów samochodów drogich, luksusowych, że podatnicy masowo wykupują roczniki 2018, żeby skorzystać jeszcze z dobrodziejstwa obecnego systemu prawnego i braku limitu, co ważnego, bo 2018 nie mamy limitów. To jak liczy te 150 tysięcy? No załóżmy tak, że mamy samochód osobowy, który wykorzystujemy tak zwanej działalności mieszanej, czyli od razu zakładamy, że nie odliczamy 100% podatku VAT od zakupu takiego samochodu, tylko odliczamy 50%. Wówczas limit 150 tysięcy złotych obejmuje kwotę netto plus 50% VAT-u niepodlegającego odliczeniu. Dobra, mamy leasing, a co w sytuacji, kiedy podatnik ma samochód na ewidencji środków trwałych i chciałby na przykład amortyzować? Zmiany, limit? No tak, no to w takiej sytuacji obecne zmiany są na korzyść. Jeśli mamy podatnika, który nie jest zainteresowany korzystaniem z leasingów operacyjnych, ale chce mieć samochód osobowy na ewidencji środków trwałych, to dotychczas musiał niestety limitować wartość i wysokość odpisów amortyzacyjnych do kwoty 20 tysięcy euro w skali roku. Dzisiaj ta kwota, przepraszam, od nowego roku ta kwota będzie wynosiła 150 tysięcy złotych, więc o wiele więcej. Dokładnie. A co z kosztami innymi, z eksploatacją? No to też będzie limit. Będzie limit do 70%, 75% wartości netto. W takim razie co polecać naszym klientom? Jeśli Państwo rozważacie zakup nowego samochodu na leasing operacyjny, to nie należy zwlekać. Jak najszybciej umówić się na wizytę w salonie samochodowym. To już chyba wszystko wiemy, co robić. Tak.